Moja droga z fizjoterapią nie była taka prosta, dlatego że nie do końca jeszcze wiedziałem czym chciałbym się zajmować, ale od zawsze, od dziecka bardzo, bardzo interesował mnie mózg. To jak on działa, w ogóle cały nasz układ nerwowy. Wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem, czym mógłbym się zajmować, jak połączyć swoją jakąś taką życiową pasję z tym zainteresowaniem. Więc nie chciałem iść w stronę takiego kierunku lekarskiego. Nie wydawała mi się taka praca atrakcyjna i trafiłem na jakieś pierwsze takie dłuższe szkolenie, właściwie na szkołę masażu, gdzie zakochałem się też w pracy z ciałem. No i w trakcie tej szkoły dowiedziałem się też, że są możliwości wpływania naszymi rękami na układ nerwowy. Jeszcze wtedy wydawało mi się to takie, bardzo ciekawe, takie bardzo magiczne, ale też dowiedziałem się o tym, że żeby się tym zajmować, trzeba być fizjoterapeutą. I w ten sposób trafiłem na fizjoterapię i od tamtego czasu, od kilkunastu lat, cały czas, dzień po dniu, staram się więcej na temat tego układu naszego nerwowego dowiadywać po fizjoterapii poprzez osteopatię, bardzo dużo różnych innych szkoleń takich podyplomowych, skupionych akurat na, na neurologii. Obecnie no, ten zapał w ogóle nie gaśnie. Się okazuje, że z każdą kolejną odpowiedzią pojawiają się kolejne pytania. Po prostu ten nasz ludzki mózg do dzisiaj jest niezbadany i bardzo, bardzo zagadkowy, więc nie sposób na wszystkie te moje pytania tutaj Odpowiedzieć, i w związku z tym szukałem w różnych nurtach fizjoterapii, osteopatii, chiropraktyki i obecnie z tego wszystkiego, czego sam się nauczyłem i z czego korzystam od wielu lat w gabinecie pracując z pacjentami, uczę też Was na szkoleniach, które prowadzę w Neuroprojekt. Jest to m.in. szkolenie. Terapia manualna autonomicznego układu nerwowego, i to jest takie moje pierwsze oczko w głowie, na którym przekazuję takie najważniejsze informacje, też sposób monitorowania tego, jak nasze różne działania manualne wpływają na ten nasz układ nerwowy, na jego część autonomiczną, więc w trakcie sobie sprawdzamy, jak to działa, sprawdzamy różne odruchy fizjologiczne, staramy się lepiej zrozumieć anatomię i fizjologię tego układu. Drugim takim szkoleniem, które prowadzę, jest terapia wisceralna. Początkowo może ona się wydawać troszeczkę odrębna, dlatego że terapię wisceralną kojarzymy głównie z naszymi dolegliwościami układu pokarmowego, często z jakimiś dolegliwościami bólowymi, które mogą być odniesione. Od narządów wewnętrznych. Niemniej jednak musimy też pamiętać o tym, że nasz układ pokarmowy jest też nierozerwalnie z układem nerwowym związany. Często o naszych jelitach mówimy, że jest to nasz taki drugi brzuszny mózg. Więc, również i takie tematy, takie powiązania o tym, jak nasza jama brzuszna, klatka piersiowa, jak one współgrają z tym naszym układem autonomicznym, staram się też również na tym szkoleniu. Pokazać, więc tutaj też przechodzimy przez inne elementy badania po to, żeby lepiej pomagać naszym pacjentom z dysautonomią, ale też po prostu z dolegliwościami, zarówno takimi gastrycznymi, jak i dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, czy też po prostu innych stawów, dolegliwościami takimi bólowymi, mięśniowymi. Trzecim takim szkoleniem, które prowadzę, jest TVNS, czyli taka przeskórna, nieinwazyjna. Elektrostymulacja nerwu błędnego. No i tam wchodzimy już w takie dosyć zaawansowane tematy związane z takim no, fizykalnym, elektrycznym drażnieniem układu autonomicznego. Monitorujemy to za pomocą badania HRV, więc tak dosyć intensywnie omawiamy sobie te tematy i sprawdzamy też już w bardziej zaawansowany sposób, jak ten nasz układ nerwowy na takie bodźce reaguje. Dobieramy różnego rodzaju częstotliwości, czasy, inne parametry tej stymulacji. Na początku mojej praktyki gabinetowej największe wyzwania to na pewno był taki brak pewności siebie. Od zawsze wiedziałem, że potrzebuję dużo informacji, dużo takiego obycia z pacjentem. Nie byłem pewien tego, czy jestem w stanie komuś Pomóc, dlatego, że też ilość narzędzi, jakie tutaj miałem, była ograniczona, też moja wiedza taka kliniczna była nawet po studiach no dosyć skromna, więc potrzebowałem jeszcze dużo czasu, żeby takich tematów się nauczyć. To, oczywiście ten proces nie jest zakończony i on trwa cały czas i myślę, że będzie trwał do końca życia. Niemniej jednak to, czego jeszcze potrzebowałem, to takiej nauki naprawdę słuchania. Drugiego człowieka, zrozumienia jego potrzeb, też tego, po co on tak naprawdę przychodzi do mnie na tą wizytę, czyli troszeczkę takie umiejętności miękkie. Myślę, że tutaj jakby nabycie ich i właśnie rozwinięcie tej empatii chyba dało mi najwięcej. Myślę, że, że radę, z której jednocześnie sam sobie chyba ją wtedy dałem i, i zadziałała, Powiedziałem sobie po prostu, że mimo tego, że początki są trudne, muszę po prostu wytrwać. Tak jak się spodziewałem, na początku było dosyć trudno. Było trudno o nowych pacjentów, było mi trudno pomagać pacjentom, którzy zgłaszali się z dosyć nietopowymi problemami. Nie do końca jakby wszystkie te tematy rozumiałem, więc starałem się poświęcać dosyć dużo czasu na to, żeby zrozumieć. Dosyć dogłębnie takie tematy związane właśnie z anatomią, fizjologią, ale też po prostu tą naszą ludzką psychiką, zbudową naszego mózgu. Mimo to, że czasami wydawało się to nawet niepotrzebne i trochę nieadekwatne w stosunku do tego, co na co dzień spotykało mnie w gabinecie, to okazało się, że po dłuższym czasie ta cierpliwość i wytrwałość tutaj bardzo popłaciła. O, moja ulubiona kawa to jest. Stanowcze espresso. Jest to espresso ze średnio palonych ziarenek. Mogę powiedzieć jakie. Najbardziej to lubię y, od palarni y, Herezi. Illuminati to jest po prostu mój sztosik.